Laurus Produzioni przedstawia Święty Franciszek i brat Bernard, jego pierwszy towarzysz. Pierwszym bratem, którego dał mi Pan, był brat Bernard, który najpierw zaczął i wypełnił najwierniej doskonałość świętej Ewangelii, rozdając cały swój majątek ubogim. Z tej racji i dla wielu innych szczególnych względów powinienem kochać go bardziej niż któregokolwiek brata w całym zakonie. Chcę zatem i rozkazuję, jak mogę, aby każdy minister generalny kochał go i szanował jak mnie samego, i tak, żeby inni ministrowie prowincjalni i bracia całego zakonu odnosili się do niego jak do mnie samego. Asyż, rok 1206. Bernard urodził się w Asyżu około roku 1170. Nazywany Quintavalle po ojcu, jest też znany jako Berardello po dziadku. Wiemy, że pochodził z bogatej arystokratycznej rodziny i miał dwóch młodszych braci, Jana i Marciana. W roku 1184 lub 85 wyjechał na studia do Bolonii. Powrócił po 12 latach z tytułem doktora praw świeckiego i kanonicznego tamtejszego uniwersytetu. Dzięki wrodzonej mądrości i starannemu wykształceniu stał się jednym z najbardziej szanowanych postaci w Asyżu. A z jego zdaniem liczyło się całe miasto i słuchało jego rad. Witaj, Bernardzie. Nareszcie wróciłeś. Byłem na publicznym przesłuchaniu Piotra Bernardone i jego syna Franciszka. I co? Mów prędzej. To nie ojciec wydziedziczył Franciszka. On sam wyrzekł się rodzinnego majątku. Zrzucił z siebie ubranie i powiedział: teraz mam innego ojca. Chyba postradał rozum. Nie sądzę. Wpatrywałem się w niego uważnie. Miał oczy pełne blasku. Wiem, że trudno w to uwierzyć, ale był naprawdę szczęśliwym. Stał tam nagi, ale jakby przyodziany w radość. Moim zdaniem Franciszek wróci do ojca skruszonym. To jakiś jego kolejny głupi żart, nic więcej. Odwaga, jaką się wykazał, skłania mnie do refleksji nad wieloma sprawami. Zastanawiam się, co się z nim dzieje. Dobrze cię znam, bracie. Jak zwykle za dużo myślisz. Publiczne wyrzeczenie się przez Franciszka dóbr doczesnych miało miejsce w rezydencji biskupa Asyżu przed jego obliczem. Być może Franciszek był już wtedy oblatem, osobą świecką po pierwszych ślubach. I z mocy prawa podlegał sądowi biskupiemu, nie świeckiemu. Tłumaczyłoby to, dlaczego wspomniane wydarzenie odbyło się na dziedzińcu pałacu biskupa. Franciszek żył w niezwykle skomplikowanych czasach. Jego epoka stwarzała wiele możliwości, lecz równocześnie niosła zagrożenie kryzysem, który kształtował tożsamość ludzi, zwłaszcza młodych, i wywierał wpływ na całe społeczności. Kiedy mówimy o Franciszku w głębszej perspektywie, musimy pamiętać, jak ważne dla niego było doświadczenie osobistego spotkania z Chrystusem w kościółku świętego Damiana.
To wydarzenie oraz akty łaski, jakich po nim doznał, stało się punktem zwrotnym w życiu Franciszka. Trzeba jednak pamiętać, że prawdziwe zbliżenie do Boga odbywa się przez bliźniego, szczególnie słabego i chorego. U Franciszka doszło do niego dzięki trędowatym, z którymi dzielił życie. W tej duchowej wędrówce od spotkania z Chrystusem do trędowatych miał towarzyszy, spośród których wyróżniał się Bernard. Poznanie tej pięknej, szlachetnej postaci pozwoli nam głębiej poznać franciszkańską duchowość. Franciszek, który umiłował świętość i odkrył potrzebę pokory, przyszedł do trędowatych, został z nimi i usługiwał im z wielką miłością. Opatrywał im rany, prał w strumieniu ich bandaże. Sam tak mówił o tym w swoim testamencie. Gdy byłem w grzechach, widok trędowatych zdawał mi się nazbyt gorzki. I Pan sam wprowadził mnie między nich i okazałem im miłosierdzie. I gdy odchodziłem od nich, to, co zdawało mi się gorzkim, zamieniło się dla mnie w słodycz duszy i ciała. Franciszek odkrył, że stanie się człowiekiem spełnionym, nie jako rycerz, lecz jako brat potrzebujących. Nowe przesłanie, które skierował do ludzi średniowiecza, było przesłaniem solidarności z najsłabszymi, z ostatnimi z ostatnich, gdyż tylko ona może dać ostateczny sens naszemu istnieniu. Sądzę, że Bernard to zrozumiał. Pojął, że Franciszek, człowiek, który radykalnie odmienił swoje życie, był szczęśliwy. Pracował przy odbudowie kościoła San Damiano, przychodził do Asyżu, by prosić o wsparcie, ale jego oczy promieniowały szczęściem. Szczęście, o którym chętnie mówił, było wyraźnie widoczne na jego twarzy. Bernard był pod silnym wrażeniem. On, człowiek wysokiego stanu, rycerz mający prawo do noszenia broni, potężny i bogaty, cieszący się w swoim środowisku znacznym autorytetem, w głębi duszy nie był szczęśliwy. Sądzę, że choć miał wszystko, był smutny i niespełniony, pozbawiony motywacji. Jak mam czuć się dobrze, myślał, kiedy wszyscy mi zazdroszczą. Franciszek porzucił dostatnie życie i znalazł szczęście. Padre. Ojcze. Postawa Franciszka porusza mnie do głębi duszy. Wiem, że wszyscy uważają go za szaleńca, ale jego oddanie Chrystusowi jest tak bardzo prawdziwe. Na widok jego siły i pogody ducha drży moje serce. Naprawdę uważasz, że jego postępowanie jest niewłaściwe? Mój drogi Bernardzie, nie bierz szaleństwa za oddanie Panu. Takie wątpliwości tylko ci zaszkodzą. Franciszek ze swoim majątkiem mógł zrobić o wiele więcej dla naszej Matki Kościoła. Pozostaje nam jedynie modlić się za niego. Pobłogosław mnie, Ojcze. W owym czasie Franciszek nosił habit pustelnika i skórzany pas. W dłoni trzymał kij, a na nogach miał buty.
Kiedy jednak usłyszał, że Chrystus polecił uczniom, by nie zdobywali srebra ani złota, nie nosili sandałów ani laski, ani dwóch sukien i w pokucie głosili Królestwo Boże, zdjął obuwie, odrzucił kij i zadowalając się jedną szatą, zastąpił skórzany pas sznurem. Sam uszył sobie prostą tunikę o kształcie krzyża. Po ukończeniu prac remontowych w kościółku świętego Damiana i świętego Piotra z cierniem, Franciszek przystąpił do odbudowy tak zwanej Porciunculi, opuszczonej kaplicy Matki Bożej Anielskiej pod Asyżem. Proste prawdy głoszone przez Franciszka oraz sposób jego życia przyciągały do niego coraz większą liczbę osób. Jednym z pierwszych zainteresowanych był Bernard, człowiek szanowany i szlachetny, który jako pierwszy poczuł w sobie powołanie do dzielenia jego powołania i zasłużył sobie, zarówno ze względu na czas, jak na dar świętości, na miano pierwszego syna błogosławionego ojca. O ile Bernard wahał się, co robić ze swoim życiem, o tyle nie wątpił w świętość sługi Chrystusa. Ufał jego radom i podziwiał postawę całkowitego zerwania ze światem. Franciszek podziękował Bogu, gdyż w owym czasie nie miał jeszcze towarzysza, a Bernard był człowiekiem wybitnym. Pewnego dnia zaproszony przez Bernarda z radosnym sercem przybył do jego domu i spędził tam całą noc. Siedziba biskupa Asyżu. Słowo nawrócenie, które w języku greckim oznacza zmianę, zachowuje dokładnie to samo znaczenie także u chrześcijan. Greckie słowo metanoia znaczy dosłownie zmiana myślenia, zmiana odczuwania, zmiana planów. Obranie nowego kierunku ku Chrystusowi. Dla chrześcijanina Chrystus jest wzorcem, ideałem. Franciszek tak właśnie rozumiał nawrócenie. Kiedy się nawrócił, Bóg stał się jego całym życiem. Zaczął żyć dokładnie tak jak on, przestrzegać na każdym kroku wskazań danych przez Chrystusa. Pod wpływem jego nauki wybrał ubóstwo, a ten aspekt miłości miłosiernej zaczął przyciągać innych ludzi, stał się zaraźliwy. Świętość Franciszka zafascynowała także Bernarda. W dzisiejszych czasach potrzeba nawrócenia jest znacznie silniejsza od tej, jakiej doświadczył Franciszek. Powinniśmy odnaleźć Chrystusa ewangelicznego i żyć nim w pełni. Tutaj Franciszek i Bernard po raz pierwszy wspólnie oddali się Bogu. Franciszek uznał Bernarda za dar od Boga, a w Ewangelii obaj znaleźli wzór życia we wspólnocie. W tym miejscu błogosławiony Bernard z Quintavalle podjął Franciszka wieczerzą i noclegiem i ujrzał go w ekstazie. Stało się to w kwietniu 1208 roku, odtąd Franciszek nie był już sam.
Ta data wyznaczyła początek franciszkańskiej wspólnoty. Chodź, Franciszku, za mną. Chodź. Oto o czym między innymi Bernard rozmawiał z Franciszkiem. Franciszku, powiedz, jeśli ktoś przez wiele lat posiada jakiś majątek mniejszy czy większy, który otrzymał od Pana i w pewnym momencie nie chce już go mieć, co powinien zrobić, żeby najlepiej się go pozbyć? Franciszek powiedział, że powinien zwrócić go Panu, oddać wszystko, co otrzymał. Na to Bernard rzekł: w takim razie, bracie, zrobię tak, jak mi poradziłeś. Rozdam wszystkie moje doczesne dobra w imię miłości do Pana, który mi je dał. Franciszek odpowiedział mu tak: wczesnym rankiem pójdziemy do kościoła i dowiemy się z Ewangelii, jakich instrukcji w tym zakresie udzielił Jezus uczniom. O wschodzie słońca, w towarzystwie niejakiego Piotra, który pragnął do nich dołączyć, udali się do kościoła. Nawrócenie Bernarda pozostaje przykładem dla wszystkich, którzy uczynili to, sprzedając posiadane dobra i rozdzielając je ubogim. Znajdujemy się w krypcie kościoła świętego Mikołaja na głównym placu Asyżu. Franciszek i Bernard weszli do kościoła i trzy razy otworzyli Ewangelię, aż Nachebił trafił zgodnie z powszechną wówczas metodą zwaną Sortes Apostolorum. Ich oczom ukazały się trzy zdania, które miały wywrzeć niezwykle istotny wpływ na życie przyszłej wspólnoty zakonnej. Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie na drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i mnie naśladuje. Dla Franciszka inspiracją było życie zgodne z Ewangelią. Taki sposób życia pozostałby potrzebą jego serca, gdyby nie Bernard. To on poczuł tę samą inspirację i miał instynkt, który kazał mu naśladować przykład Franciszka. Wraz z Bernardem narodziła się braterska wspólnota. Wraz z nim narodził się franciszkanizm. W osobie Bernarda Franciszek znalazł pierwszego towarzysza. Uznał go za dar od Boga. Powiedział: Bóg nie chciał, żebym był sam, dlatego zesłał mi przyjaciela, towarzysza, który miał mi pomóc. Bracia poczuli się umocnieni, kiedy dołączył do nich Piotr Cattani. Teraz było ich już trzech. To niezmiernie ważne. Otworzyli Ewangelię aż trzy razy ku czci Trójcy Świętej. Według katolickiej wizji boskości Bóg nie jest jedną osobą. Wierzymy, że istnieje jeden Bóg, lecz jest on obecny w trzech osobach boskich, czyli jest trójjedyny. Jako następny przystał do nich Idzi z Asyżu, człowiek oddany i głębokiej wiary, który doznał wielu łask od Boga. Błagał on Franciszka, by pozwolił mu zostać, a Franciszek przyjął go z otwartymi ramionami. Franciszek z braćmi spotykali się w Rivotorto pod Asyżem. Opuszczony barak zapewniał im wystarczające schronienie przed deszczem. Niczego więcej nie potrzebowali, bo przyszły święty uważał, że łatwiej dostać się do nieba z chaty niż z pałacu. I primi luoghi abitati.
Na początku bracia mieszkali na terenie dzisiejszej Bazyliki Matki Bożej Anielskiej, gdzie Franciszek sam przystosował istniejące zabudowania na mieszkanie oraz w Rivotorto. Źródła franciszkańskie nie są jednoznaczne. Jedne mówią, że pierwsze mieszkanie wędrownych braci znajdowało się w Rivotorto, inni, że w Porciunculi. Wiemy, że w pewnym momencie zostali oni przepędzeni z Rivotorto przez miejscowego rolnika. Co tam robili? Czym się narazili? Prawdopodobnie głosili kazania. Franciszkanizm narodził się jako zakon apostolski głoszący kazania. W połowie drogi między ich Matką Boską Anielską a Rivotorto znajdowała się duża kolonia trędowatych, którymi bracia się opiekowali. Kandydatów do zgromadzenia Franciszek poddawał trudnej próbie pracy z trędowatymi. Tylko ten, który przepracował w kolonii cały rok, był uznawany za prawdziwie nawróconego na Ewangelię i mógł wstąpić w szeregi braci. Bracia pracowali też w rolnictwie u gospodarzy. Za swoją pracę nie dostawali pieniędzy. Franciszek pozwolił także na wykonywanie drobnych zajęć w czasie wolnym od zwykłych obowiązków, głoszenia kazań, modlitwy i kontemplacji. W tym czasie Franciszek i jego towarzysze żyli w ubóstwie, naśladując wiernie model życia apostołów i przestrzegając co do słowa wskazówek umieszczonych w Ewangelii. Nie wolno im było myśleć o jutrze, nie mogli gromadzić zapasów. Podobnie jak apostołowie musieli ograniczać się do tego, co absolutnie niezbędne, by przeżyć bieżący dzień. Franciszek radował się drobnymi podarunkami otrzymywanymi podczas kwesty od drzwi do drzwi, bardziej niż darowiznami. Mawiał, że wstyd przy proszeniu o jałmużnę jest wrogiem zbawienia. Bracia nie powinni się wstydzić, idąc po jałmużnę. Niech wiedzą, że wstyd staje się udziałem nie tych, którzy go doznają, ale tych, którzy go sprawiają. Całkowite oddanie się w ręce Boga to pierwszy piękny moment w dziejach franciszkanizmu zakładający życie bez planu, dzień po dniu, w oczekiwaniu, by zrobić. To całkowite zawierzenie się Bogu stało się cechą charakterystyczną franciszkańskiej wspólnoty oraz franciszkańskiej duchowości. Pierwsi bracia rozdzielili się. Na początku było ich czterech. Franciszek i Idzi udali się na wschód, do Marchii Ankońskiej, a Bernard i Piotr w przeciwnym kierunku, do Toskanii. Co zamierzali robić? Dzielić się swoim doświadczeniem, pokazać ludziom. Oto wyrzekliśmy się wszystkiego, bo zrozumieliśmy, że ważny jest tylko Bóg. On i tylko On jest fundamentem naszego życia. Już podczas tej pierwszej podróży Bernard zrozumiał, jak istotne znaczenie ma powrót w to samo miejsce. Mentalność franciszkańska każe nam funkcjonować w rytmie serca. Skurcz, rozkurcz. Skurcz, rozkurcz. Wychodzimy do ludzi dzielić się tym, co już przeżyliśmy, a następnie wracamy do Porciunculi, gdzie rozmawiamy z innymi braćmi o zdobytych doświadczeniach. Odnawiamy się duchowo. Ten aspekt naszego działania jest zasługą Bernarda. Rozumiał on znaczenie podróżowania. Odwiedził Florencję, Santiago de Compostela, Bolonię i wiele innych miejsc. Czerpał inspirację od Boga i żyjąc podobnie jak Franciszek w prostocie, udawał się tam, dokąd wzywał Bóg.
Postać Bernarda z Quinta Valle rysuje się jeszcze wyraźniej w związku z podróżą do Rzymu do papieża Innocentego III. Franciszek uczynił go przewodnikiem grupy 12 braci wędrujących do namiestnika Chrystusa. Kwiecień roku 1209. To ważna data w historii zakonu franciszkanów, bowiem wyznacza początek jako usankcjonowanej prawem instytucji, która otrzymała oficjalne błogosławieństwo od najwyższej władzy Kościoła. Odtąd bracia przestają być tylko luźną wspólnotą. Dla Bernarda to ważny moment, gdyż zostaje on przełożonym rozwijającego się prężnie zgromadzenia. Nie jest już tylko pierwszym towarzyszem Franciszka, lecz otrzymuje oficjalną funkcję. Mówiąc o bracie Bernardzie, Franciszek jeszcze raz wykazał proroczą przenikliwość. Powiadam wam, na brata Bernarda zstąpią najpodstępniejsze demony, najgorsze ze złych duchów. Nieustannie i ze wszystkich sił będą starać się strącić tę gwiazdę z nieba. Ale daremne okażą się ich wysiłki. Będą go niepokoić, dręczyć, prześladować. Lecz na koniec to on odniesie zwycięstwo. W obliczu śmierci ucichną wszelkie burze, ustaną pokusy i w całkowitym pokoju, szczęśliwy, odejdzie do Chrystusa. Faktycznie, śmierci Bernarda towarzyszyły cuda i wszystko odbyło się tak, jak przepowiedział Franciszek. Bazylika papieska świętego Franciszka z Asyżu. Bernard umarł w czwartej dekadzie XIII wieku i został pochowany razem z innymi towarzyszami Franciszka w krypcie dolnej bazyliki w Asyżu. W historii franciszkanizmu Bernard zapisał się jako człowiek refleksyjny, skupiony na kontemplacji, bardziej niż na jakiejkolwiek czynnej działalności. Jego życiowym celem było jak najgłębsze poznanie Boga i dzielenie się tym doświadczeniem z innymi braćmi. Był dla nich bardziej wzorem doskonałej duchowości niż przykładem konkretnych działań. Na każdym kroku, także kiedy podróżował i głosił kazania, dawał świadectwo swojego życia Bogiem. Nie znamy dokładnej daty jego śmierci, ale znamy jej okoliczności. Umarł jako człowiek święty, który przez całe życie rozpamiętywał Boga i w chwili śmierci przekazał swój model kontemplacji otaczającym go braciom. Wielu z nich, słuchając ostatnich słów pierwszego towarzysza Franciszka i dzieląc z nim ostatnie chwile życia, miało wrażenie, że przeżywają na nowo śmierć biedaczyny z Asyżu. Bracia najdrożsi, nie chcę wam mówić słów wiele. Atoli pamiętajcie, że jesteście w stanie wiary, w jakim ja już byłem. I że w stanie, w którym ja teraz jestem, wy dopiero będziecie. I oto odkryłem w duszy, że za cenę tysiąca światów, podobnych do tego, nie chciałbym innemu służyć Panu. Jeno Panu naszemu, Jezusowi Chrystusowi. Przeto błagam was, bracia moi najdrożsi, miłujcie go i miłujcie się wzajem.